Witamy Państwa bardzo serdecznie na Wigilii Miejskiej 2013. Po raz kolejny, proszę Państwa, bardzo gorąco witamy. Prosimy tutaj bliżej do nas. Przedstawię Panią Anię Rudnicką z Centrum Aktywności Lokalnej. Po raz pierwszy na tej scenie. Bardzo miło mi prowadzić tę Wigilię właśnie z Anią. Bardzo dziękuję Pani Aniu. Witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie. Ja chciałabym przedstawić Wam znaną już Panią Anię Lipską z Miejskiego Ośrodka Kultury, która będzie tutaj pomagać mi zapowiadać artystów i umilać Państwu to popołudnie przedświąteczne. Jednego o północy, bym zasnął z wielkiej niemocy. Nie wiem, czy na jawie, czy mi się śniło, że wedle mej szopy słońce świeciło. Chciałam ogłosić, że jury nie było w stanie wyłonić, która choinka jest najpiękniejsza, ponieważ wszystkie są tak wspaniałe, taki nastrój świąteczny wprowadzają, tyle pracy było w nie włożone, że postanowiliśmy wynagrodzić wszystkie szkoły i organizacje, które dekorowały choinki, taką piękną witrażową choinką. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Urodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tym momencie chcielibyśmy przekazać na ręce pana burmistrza Marka Janeczka betlejemskie światło pokoju i życzyć jeszcze raz wszystkim obywatelom na Stapionek wszystkiego najlepszego. Dzisiaj, ten piękny, popołudniowy dzień, stworzona została Wigilia Miejska. Wszystkim życzę, żebyśmy mogli w ten dzień wigilijny złożyć sobie najserdeczniejsze życzenia. Wszystkim, którzy pomogli w tym przedsięwzięciu Wigilii Miejskiej, serdecznie dziękuję. Wesołych świąt i proszę powiedzieć, jak wrażenia z Miejskiej Wigilii? No, wspaniałe. Chciałabym, żeby co roku były takie same wrażenia. Ja jestem tu co roku na takiej Wigilii i co roku jestem zadowolona, szczęśliwa, że coś takiego w naszym mieście jest. To ja mam tylko jedno takie pytanie. Czego by Panie życzyły mieszkańcom Pionek i swojej organizacji, no i w ogóle wszystkim ludziom dobrym na święta? Wszystkiego dobrego, przede wszystkim miejsc pracy, żeby ludzie mieli pracę. Tego im życzymy, bo z nas niektóre już są na emeryturze, więc, ale są młodzi ludzie, którzy naprawdę uciekają, zostaje miasto emerytów. No, żeby spełniły się ich marzenia, żeby dużo zarabiali, no i czego sobie tam jeszcze pragną.
W takim razie tobie też tego życzymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo mi się podoba Wigilia Miejska. Jest to potrzebne dla naszych tu, niektórych ludzi, którzy potrzebują tego, prawda? Spotkania się, radości, pojednania, miłości. I też życzę wszystkim jak najlepszych, wesołych świąt, pogodnych, a przede wszystkim zdrowych, bo to jest najważniejsze w życiu. Bardzo serdecznie dziękuję. Nie pozostaje mi życzyć nic więcej, jak tylko wzajemnie pani też tego spokojnych, rodzinnych świąt i smacznych Wigilii. Dziękuję serdecznie.